Cześć, witajcie! Dzisiaj mam dla Was tynk dekoracyjny na elewację. Ale nie martwcie się, nie będzie to tynk betonowy, a będzie to tym razem tynk kwarcowy. Zatem zapraszam Was na prezentację. Pozdrawiam, Adam, malarz bizantyjski. Tynk, jaki zostanie położony na elewacji, to produkt pod nazwą Guardi, a w zasadzie Francesco Guardi Collezione. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem, bo właśnie tak ten tynk się nazywa. Guardi to tynk oparty na żywicy akrylowej oraz kruszywach kwarcowych. Dodatkowo możemy go wzbogacić o mikę, przez co efekt będzie nieco bardziej ciekawy i bardziej dekoracyjny. Tynk jest bardzo trwały, możemy używać go wewnątrz i na zewnątrz. Na elewacji producent rekomenduje, żeby go nakładać natryskowo. I tutaj rzeczywiście przy dużych powierzchniach agregat tynkarski będzie świetnym rozwiązaniem. Natomiast cóż, w domu, jak potrzebujemy stworzyć sobie bardzo fajny, ciekawy efekt dekoracyjny, na przykład na jednej ściance, czy też na zewnątrz, gdzieś na cokołach wokół domu lub gdzieś przy schodach, no nie będziemy wzywać ekipy z agregatem natryskowym, żeby nam prysnęła 2 metrów kwadratowych. Dlatego dzisiaj ja pokażę Wam, jak też taki tynk położyć normalnie pacą, bo to też jest do zrobienia. Oczywiście duża powierzchnia, ogromna elewacja, zdecydowanie najlepsze rozwiązanie natrysk. Nieduża powierzchnia, klatka schodowa, jakaś mała ścianka, przedpokój czy też wiatrołap lub tak jak wspominałem, cokół wokół domu, możemy to zrobić sami po prostu pacą. I za chwilę pokażę Wam, jak na tej próbce zrobiłem to po prostu pacą. I też dobrze się to zachowuje i wytrzymuje bardzo duże i natężenie ścierania, i zmywania i uszkodzenia mechaniczne. Także zapraszam na dalszą część prezentacji. A tak prezentuje się pełna kolorystyka. Rozpoczynamy od położenia podkładu. Na dużej powierzchni podkład nakładamy wałkiem, szczotką lub ewentualnie natryskowo. Oczywiście jest grunt systemowy marki Guardi, ale ja używam pod wszystkie wyprawy akrylowe gruntu Permuro marki KB, ponieważ jest to dla mnie grunt sprawdzony i nigdy na nim się nie zawiodłem. Grunt oczywiście musi być zabarwiony. W przypadku czarnego tynku mamy zabarwiony grunt na czarno. Do nakładania ręcznego tynku używamy szpachelki, pacy do nakładania masy oraz pacy do tak zwanego dogładzania. Masę nakładamy jednowarstwowo, ale dopuszczone jest składzenie tej warstwy na dwa razy, jeżeli w przypadku pierwszej warstwy nie przykryliśmy dokładnie powierzchni. Kolejnym etapem jest tak zwane dogładzanie. Czystą stalową pacą przygładzamy tynk i wydobywamy tym samym efekt zawartej w tynku miki. Po wyschnięciu mika delikatnie świeci i opalizuje, w zależności jak podświetlimy światłem. Dodatkowo wydobywa nam się głęboka czerń koloru. A tak prezentuje się elewacja, na której będzie położony tynk. Widzimy, że elewacja wymaga już zdecydowanie odświeżenia. Na dużej powierzchni efekt miki
prezentuje się rewelacyjnie. Ściana nieco opalizuje w zależności od tego, jak padnie na nią światło. Naprawdę jest to subtelne, ale bardzo dekoracyjne. Jeżeli podoba Wam się tego typu tynk, piszcie do mnie w komentarzach lub w mailach, zrobię Wam naprawdę fajną ofertę. Nie zapominajcie o łapce w górze i subskrypcji, żeby ten kanał się rozwijał i żebyście mogli zobaczyć jeszcze wiele tego typu ciekawych rozwiązań. Czy to na elewację, czy to właśnie do wnętrz. Także na dziś to wszystko, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć! Francesco Guardi Collezione. Francesco Guardi Collezione. Francesco Guardi Collezione. Francesco Guardi Collezione. Po prostu. Made in Italy. No. Mam ochotę na spaghetti. Thank you.